Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony pomidorowy.pl, aka Michał. Witam was w kolejnej sesji nagraniowej z gry Jak 2 Renegade na PlayStation 3. No więc dobra. Co ostatnim razem robiliśmy? Ostatnim razem poznaliśmy fabułę gry. Wstąpiliśmy do ugrupowania Underground, czyli do ugrupowania, którym chwilowo zarządza Thorn, ale głównym liderem jest Shadow. Porobiliśmy troszeczkę misji, musieliśmy udowodnić, że jesteśmy wiarygodni. Wróciliśmy do więzienia i poznaliśmy grubego spaślaka z baru hip-hop, jakim jest Crew. No i przeszliśmy sobie dwa gun course. Jeden, żeby odblokować scatter guna, czyli broń, którą obecnie mam, a drugą, żeby odblokować blastera, czyli drugą broń, którą teraz widzicie. No i co? I teraz jakby po odblokowaniu blastera skończyłem sesję i ruszamy do tego, do Thorna, dlatego że on ma dla nas misję. Ciekaw jestem, jaką misję. Zaraz zobaczymy. Aj, nie w tę stronę, bo w tę stronę jadę do baru hip-hop. I dobra, co ja mogę powiedzieć? Na razie póki jadę, to sobie tak luźno zarzucę jeden temat, a mianowicie, że ogólnie dzisiaj jest środa. Miałem w ogóle na korepetycję iść z matematyki, ale okazało się, że jednak korepetycji nie mam, co oznacza, że będę mógł zrobić jedną wielką, długą sesję. Bo plan jest taki, żebym dzisiaj ukończył cały pierwszy akt i trochę aktu drugiego przeszedł. Zobaczymy, w jakim czasie się wyrobię. Jeżeli wyrobię się przed dwoma godzinami, to wtedy będzie można ogarnąć ten drugi akt przy okazji. Tam jakby, nie wiem, może połowę, może tam parę misji, żeby, wiecie, żeby były po prostu odcinki na zapas, co nie? I zanim ktokolwiek powie, że już mogę tą sekcję wyedytować, mógłbym, ale jak widzicie, jesteśmy już blisko tego undergroundu, więc no, więc trochę nie widzę sensu. Wysiadamy, już jesteśmy u Thorna. Zobaczymy, co teraz do nas Thorn powie. One of the Baron's mining operations is under attack by the Metalheads. That's not our problem. It is our problem when the foreman's one of the Underground's best informants. His name is Vin and he's just valuable enough to save. Find the warp gate at the power station and use it to travel to the strip mine so you can rescue Vin's pathetic hide. Hey, tattooed wonder! How come we get all the crappy missions? Because I don't like you. Fair enough. Whatever deal the Baron made with the Metalheads, the city's eco is almost gone, and his time is running out. If we don't get the kid back on the throne soon, there may not be a city left to defend. Więc w dużym skrócie, Thorn dał nam misję, żebyśmy udali się do Power Station, dlatego że tam jest człowiek Vin. Vin jest, można by powiedzieć, taką prawą ręką dla Underground, dlatego że on tam pomaga Undergroundowi. Tutaj w ogóle jakiś lag był dziwny. Więc tak, no, pomaga Undergroundowi. Jest takim, nie wiem, taką prawą ręką czy coś. No i on teraz znajduje się w Power Station i musimy się właśnie dostać do Power Station. Więc tak też uczynimy. Dostaniemy się zatem do Power Station. I tam w ogóle Daxter się zapytał, dlaczego dostajemy ciągle łatwe misje. To Thorn to wytłumaczył dlatego, że on nie lubi Daxtera. No śmieszna sprawa, śmieszna. Więc no dobra, zobaczymy, gdzie tutaj ten... gdzie to Power Station jest. Znaczy ja już wiem, gdzie to jest Power Station, ale jestem ciekaw, czy wy tutaj odnajdziecie na minimapie. Bo to na pewno nie jest w barze hip-hop. O, nie. O. Przypadkowo Crimson Guard. Tak, Crimson Guarda przypadkowo zaatakowałem, więc no. Ej, ale rzucać się panowie na mnie nie musicie, co nie? Czy musicie? Nie, chyba nie musicie, naprawdę. Nie, oszczędźcie mi tego. Ja tutaj chcę się do Power Station dostać. Kurde, co wy robicie najlepszego? Dobra.
Nie uciekajcie, ludzie, nie uciekajcie! To nie do was strzały, to do mnie strzały. LOL. Okej, jestem teraz bezpieczny, ponieważ Crimson Guardowie mają poniżej 2 IQ i oni nie przejdą przez te drzwi, więc no. Więc teraz mogę za pomocą tego Warp Gate'u dostać się do Power Station i uratować Vina. Tak też uczynię. Sorki, że ja teraz tak cicho jestem, ale jakby to powiedzieć, słuchałem się trochę w soundtrack, bo bardzo lubię soundtrack z tego, z Power Station. Mój ulubiony zresztą. W zasadzie to jest Strip Mine. Tak, to jest Strip Mine. Przepraszam najmocniej, to nie jest Power Station, tylko Strip Mine. Power Station to jest ten budynek, gdzie był ten Warp Gate, przez który dostaliśmy się do Strip Mine. Sorry najmocniej za dezinformację. Ogólnie Strip Mine też powraca w grze Daxter, tak by the way. Myślę, że to nie jest jakiś super spoiler, dlatego że większość fanów raczej o tym wie. Jak nie wszyscy, co zagrywają się w Jacka i Daxtera. I patrzcie, tam jest Precursor Orb. Znacie mnie dobrze, ja nie omijam Precursor Orbów. 19 Precursor Orb. I teraz się mnie zapytacie: ej, Pomidor, dlaczego ty masz więcej Precursor Orbów? Co się w ogóle stało? Halo, co to ma znaczyć? Otóż ta sesja, którą teraz widzicie, nagrywam za drugim razem i to następnego dnia, dlatego że wczoraj, czyli 10, nagrywałem drugą sesję z Jacka i miałem dosłownie prawie że idealnie perfekcyjną sesję nagraną, bo tam wiadomo, parę błędów językowych popełniłem, że się na przykład zaciąłem lub coś tam powiedziałem, co sam później zgloryfikowałem, że o Jezu, ale gówno powiedziałem, bo ktoś może tego nie zrozumieć. No i co? I okazało się, że nagrało się gameplay, głos z Audacity się nagrał, ale audio z gry się już nie nagrało, nie? I mnie to tak mega striggerowało, bo miałem 2 godziny na tym, na liczniku. Więc dlatego sobie wczoraj stwierdziłem, a daleko w sumie nie byłem przed rozpoczęciem drugiej sesji, więc dojdę sobie tutaj. I doszedłem. Jestem szczęśliwy teraz. I od razu na samym starcie, bomba w ryj. Te małe metalheady, jak widzicie, zabierają nam tylko 1 punkt zdrowia, tak więc nie jest źle, mogło być naprawdę gorzej. I mogło to być naprawdę o wiele gorzej. I tak, Skull Gemy będę zbierał, dlatego że raz, że trofka, a dwa, że te upgrade'y Dark Jacka, ponieważ doszedłem do wniosku, że w sumie będzie można ogarnąć te upgrade'y, czemu nie? Nikt przecież chyba nie będzie cierpiał z tego powodu, jak nie ogarnę tych upgrade'ów, co nie? Czy będą ludzie cierpieć? O, kolejny Precursor Orb. Patrzcie, jakiego mam nosa do tych Precursor Orbów. Nie wiem, czemu mam wrażenie, że gdzieś tutaj metalheady ominąłem, że gdzieś jakby troszeczkę se planszę za bardzo skróciłem. Tam są jakieś jeszcze. O, widzicie? Patrzcie. Dobrego nosa mam. Sorry bardzo, ale dla Skull Gemów będę się trochę cofał, dlatego że dla mnie to Skull Gemy są bardzo ważne. Dla was mogą niekoniecznie, dla mnie są bardzo ważne, dlatego że lubię takie świecące rzeczy zbierać. Tam jest u góry. Słyszę gno. Słyszę go, a nie gno. Gno ja chciałem przez chwilę powiedzieć, ale no. Dobra, pociśnięty został. Za dzieciaka bardzo lubiłem Strip Mine. Lubiłem tutaj wracać, ponieważ do tej lokacji będziemy chyba jeszcze tak z 2 razy wracali. Jeden raz to wiem, że będzie misja jetboardowa,
a drugi to nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że też będziemy tutaj wracać. Tak czy siak, tutaj już mamy zakończenie, powiedzmy, tego poziomu, dlatego że tam jest Vin, którego trzeba uratować. To było bardzo ryzykowne. Zresztą sami widzicie, że scatterganerem cisnąłem tamte metalheady. No dobra. To teraz możemy zrobić speedrun już, bo tutaj mamy wybitych wszystkich. Wszystkie skull gemy stąd zebrane. A, jednak nie wszystkie. Jednak coś pominąłem. Już jestem z powrotem. Jesteśmy teraz jakby przed tymi wagonikami. Ponieważ tutaj zginęło mi się. Zginęło mi się przez tego metalheada jednego. Patrzcie, ale rozpierducha tutaj jest zrobiona. 66. I to wszystko. W zasadzie mamy już teraz wszystkie skull gemy z tego poziomu zebrane. Więc czas na cutscenkę. Just you two? What do they think I'm worth? I'm beginning to wonder that myself. If you want, you can stay here and be metal meat. But Daxter and I are leaving before those monsters get back. No i co? Zabraliśmy ze Strip Mine Vina do Power Station i teraz od razu z automatu zaczynamy misję od Vina. Na razie nagrywanie mi się bardzo podoba i na razie ta sesja idzie w dobrą stronę, więc tak też niech się stanie i mam nadzieję, że już nic mi nie będzie przeszkadzać. Hey, I want to thank you guys for saving my butt out there at the strip mine. And we'd like to thank you for being such a bad shot. Oh, yeah, sorry about that, guys. I'm a bit jumpy these days. Jumpy? We hadn't noticed. Ah! A metalhead behind you! Ah! What the? Who the? What? Just kidding. Nice reaction time, though. Not funny! Those metalheads have been attacking our mining operations, and we're running out of eco. Eco power keeps the city shield walls up, and if the shield drops, well, we can all kiss our butts goodbye. I've got a few surprises for those metalheads. You've got to keep the shield walls up until the Shadow figures out what to do. My readings show a drop in eco-flow at the drill platform. Probably some metalhead egg sucking away power. So, use the warp gate to go to the platform and destroy every metalhead egg you can find. Okej, więc wskoczmy sobie tutaj. I teraz chyba będziemy w drill platform, co nie? Tak, drill platform, dokładnie. Więc jesteśmy w drill platform, czyli w lokacji, w której teraz zaczyna się dziać coś bardzo złego. Co to dokładnie jest? Otóż prawdopodobnie Baron Praxis tutaj działa z wiertłem, ponieważ chce tutaj, właśnie tak jak my, zniszczyć gniazda metalheadów. Więc my nie możemy dopuścić, żeby on był pierwszy i my pierwsi zniszczymy gniazda metalheadów. To była głupota, okej? To była bardzo, bardzo głupota. Mamy 75 skull gemów, to jest bardzo ładny wynik. Wydaje mi się, że dzisiaj będziemy mieli ponad 100. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Ale posłuchajcie sobie teraz soundtracku ze Strip Mine, nie? Tfu, z Drill Platform. Bardzo dobry soundtrack.
Polecam. No i teraz za pomocą tego działka będziemy niszczyli sobie jaja metalheadów. Ej, zaraz, to idąc tym tokiem, to Jack jest teraz antagonistą, dlatego że on zabija nienarodzone metalheady. Ale mroczna ta gra, serio ta gra jest mega edgy. Nie no, ja sobie oczywiście jaja robię teraz. Ale w sumie idąc tym tokiem, myślę, to trochę to prawda. O ty kurde, frajerze. Co, jest tu ktoś jeszcze? Ktoś tu jeszcze chce wpierdziel dostać? No, nie ma tutaj nikogo, kto chce wpierdziel jeszcze raz dostać, więc no. Tacy mocni w gębie oni są, tak na dobrą sprawę. To w ogóle jest Precursor Orb, taka ciekawostka. Ja to odkryłem już wczoraj przy wczorajszej sesji, ale stwierdziłem, że wam pokażę to tutaj. No ale dobra, tak jakby trochę idąc z komentarzem, jeżeli chodzi o Jacka. Jeżeli chodzi o teraz poprzednią lokację, czyli Strip Mine. Ja za dzieciaka powiem wam szczerze, że nie miałem z tą lokacją żadnych problemów. Natomiast z tą lokacją miałem wielkie problemy. Przede wszystkim przez te metalheady starczą, bo nie wiedziałem za cholerę, jak ich kurde pokonać. A okazuje się, że jak widzicie, łatwo jest ich pokonać. Wystarczy tylko wszarżować w nich pięścią i tyle. W sensie, żeby zrobić tak, żeby oni się ustawili tak bardziej z boku i żeby Jack mógł, wiecie, z pięści pocisnąć takiego metalheada starczą, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Ale myślę, że wiecie. Po prostu ja ciężko takie rzeczy tłumaczę, dlatego że no, sami widzicie na gameplayu, jak to wygląda, nie? Tutaj mamy ammo do scattergana. Ja bym potrzebował do blastera, dlatego że blaster to jest bardzo OP broń. Serio, blaster to moja ten ulubiona broń w właśnie Jacku dwójce i to jest najlepsza moim zdaniem broń w Jacku dwójce. Nie ma lepszej broni. Nie ma naprawdę lepszej broni. Ja przynajmniej nie widziałem lepszej broni niż blaster. No i co? I teraz zium do przodu. Zium do przodu. Troszeczkę się zagalopowałem. Z tymi platformami również nie miałem problemu, jak byłem mały. Jedyne to mówię, te metalheady z tarczą mi sprawiały problem za dzieciaka, jak miałem 5 lat. Ale tak to poziom jako tako git. ...99. To dobre takie. ...105 Skull Gemsów. I teraz będziemy atakowali tego metalheada, co w nas teraz naparzał. Ale zanim go zaatakujemy... ...broń! E! Ja pierniczę, ale mnie ten fidget spinner porobił, nie? Ja. Patrzcie, tutaj kurde ominąłem tego Precursor Orba. Warto tutaj wracać, mimo co. Dobrze, że jednak zginąłem, bo bym kurde nie odnalazł tego Precursor Orba. A tak to mamy 23 chociaż. Dobra, lecimy dalej z koksem w takim razie. Dobra, runda druga, frajerzy. Proszę bardzo, kurde, ale porobieni zostaliście bez mydła. 109, kurde, tych Skull Gemsów. I lecimy z koksem, kurde, na parzanko teraz do tego metalheada z działem. O, tutaj są. Patrzcie, ale porobieni oni będą. W ogóle jestem ciekaw, jak ta misja przebiega na Hero Mode.
Słyszałem, że ponoć ta misja jest dosyć łatwa, ale druga misja w Strip Mine, też z takim działkiem, ale tym razem poruszającym się, którą będziemy w tej grze zaliczali, jest najtrudniejszą misją z całej gry, jeżeli chodzi o Hero Mode. Nie wiem, ile w tym prawdy. Takie rzeczy słyszałem, że ponoć niektóre misje na Hero Mode są diabelskie trudne i są jeszcze trudniejsze od, powiedzmy, normalnego poziomu trudności. Znaczy, technicznie no to jest prawda, że raczej misje na Hero Mode powinny być trudniejsze, ale czy aby na pewno są aż tak trudne? No tego to nie wiem, musiałbym zagrać, żeby wyrazić zdanie. O, tutaj mamy jeszcze. I gdzieś jeszcze chyba pominąłem te. Gdzie jeszcze pominąłem jądra ciemności? O, tutaj są, widzicie? Trzeba było raz, a porządnie sprawdzić. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, to teraz w dół zjeżdżamy. Tutaj na nas będą znowu fidget spinnery czekały. Dlatego my się z nimi szybciutko rozprawiliśmy. Skulczemy do mnie. Kurde, strasznie dużo mamy tych skulczemów, co jest nawet spoko, nie? Precursor orb do mnie. Naragostek, z pięści w ryj dostałeś. Tak zwany turniej żelaznej pięści w jacku. No, ale tak mówię, no to poza ogólnie kontrolą działka w tej misji, to szczerze powiedziawszy, ta misja za dzieciaka aż takiego wielkiego problemu chyba mi nie sprawiała. Mówię, to trochę tak. Mam pamięć szczątkową co do tej misji, chcąc nie chcąc, więc tutaj za wiele nie pamiętam, ale wydaje mi się, że aż tak źle tu nie było, jeżeli mam być szczery. No ale teraz do góry się dostajemy, ponieważ mamy kolejne działko i kolejne jaja ten metalheadów do zniszczenia. Jeszcze kurde więcej metalheadów, dawajcie tutaj ziomy, co wy? Bracie po innym tacie, dawaj. Bracie jeden z drugim po innym tacie. No ale żeśmy szkody wyrządzili tutaj. Ładne szkody żeśmy tutaj wyrządzili, co? Też tak uważam. Precursor Orb w nagrodę. 25. 143 Skull Gemy, ja pierdzielę. To ciekawe, ile ja będę miał dzisiaj ogólnie zebranych tych Skull Gemsów. Nie, sorry, że ja się tak podniecam tą liczbą, ale naprawdę to jest dla mnie mega szok, że ja jakby wiecie, trochę olewam te upgrade'y do Dark Jacka, żeby jak najwięcej tych Skull Gemów zebrać. Jest to dosyć ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Ale dobra, przyznam jedną rzecz. Ta misja troszeczkę była upierdliwa faktycznie, jak teraz sięgam pamięcią, jak byłem młody.
Dlatego, że tutaj, jak wiecie, Jak 2 ma strasznie ograniczoną ilość checkpointów i no nie powiem, że nie parę razy mi się udało zginąć w tej misji, co spowodowało, że no troszeczkę smutek miałem na twarzy Uni. No dobra, to co, lecimy stąd. Wina już nie ma. Jest zadowolony, że żeśmy zniszczyli wszystkie te jaja metalheadów. I co? Ruszamy do Torna teraz. Bo w barze Hip-Hop na razie nie ma tutaj zbyt wiele do roboty, a jest w sumie jedna misja, którą później będziemy robili w barze Hip-Hop. Ale to spokojnie. I mam ten sam problem, co wczoraj. Bo wczoraj jak nagrywałem, miałem to samo, czyli po prostu po skończeniu misji u Wina jakimś dziwnym trafem muzyka mi się tutaj w ogóle nie włącza. Zero, nul. Jak słyszycie, nawet soundtrack z Haven City nie leci ani nic, po prostu jest cisza. Po prostu tak jakoś. Nie wiem nawet dlaczego. I tak, zanim ktokolwiek powie, że Pomidor, mógłbyś wyedytować tą ścieżkę do Torna, my już wszyscy znamy na pamięć to. Nie wyedytuję, dlatego że ja lubię pokazywać swoim widzom jakby całą ścieżkę z punktu A do punktu B, jak trzeba się dostać. Aczkolwiek pewnie w późniejszych już sesjach będę to edytował, dlatego że już raczej wszyscy na pamięć znamy lokalizację Underground oraz lokalizację baru Crew, czyli baru Hip-Hop. Tylko będę zostawiał jakby te lokacje, gdzie najmniej misji robimy. W sensie misje są dosyć rzadko, to chciałem bardziej powiedzieć w tych lokacjach. Dobra, a teraz czas na gadkę z Tornem. One of my old guard comrades was sent to the pumping station. There's been no word from the patrol, and after what you guys ran into out there, I'm afraid she may need some help. Did you say she? Don't even think about it. Stop that. This is serious, you moron. That's right. Don't mess with the sugar. This friend of mine has helped the underground many times before. Go back to the pumping station and take a look around. Render assistance if needed. Now get your squirrely ass out of here. Daxter trochę mnie triggeruje, tak lekko mówiąc, tym swoim podejściem. Jakby rozumiem przekomarzanie się tam z Jackiem i tak dalej, ale widać, że Torn trochę, no, nie za bardzo przypada za Daxterem i nie dziwię się, dlaczego Torn momentami się triggeruje, kiedy chce coś nam przekazać, a Daxter sobie robi z tego jaja. Bo tak szczerze, z całej tej cutscenki to chyba Jack zachował jakąkolwiek powagę, co raczej nie jest tajemnicą. Ale dobra, dostaliśmy teraz zadanie od Torna takie, że musimy dostać się z powrotem do Pumping Station. Dlatego, że tam jest jego znajoma, która ma wtyki z Crimson Guardami. Jest dobrą jego znajomą i Daxter oczywiście robił sobie śmieszki, że ciekawe ile ona ma lat, nie? No i tam oczywiście Torn skomentował to, że Daxter jest moronem, czyli innymi słowy głupi. Albo po prostu na nasze, tak jak ja to zwykle komentuję, to po prostu debilem. No bo z takich, powiedzmy, poważnych sytuacji zawsze sobie robi jaja. Znaczy, jest to komiczne dla oglądającego, czyli dla nas, bo chcąc nie chcąc, mimo że ja to nagrywam, to jednak te cutscenki wszyscy oglądamy, więc możemy sobie robić z tego, powiedzmy, beczkę, bo wiecie, taka haha, mini drama pomiędzy nimi. Ale fakt faktem, jest to dosyć irytujące, I guess, bo uważam, że jednak troszeczkę to jest słabe. Daxter mógłby chociaż odrobinę powagi zachować. Nikt nie każe mu być, kurde, śmiertelnie poważnym jak Jack, bo Jack po części jest trochę śmiertelnie poważny. Ale to przez to, że Jack jest teraz taki super edgy. No i cóż, oto debiut metalheadów, z którymi Sieg walczył, więc tak naprawdę po cholerę Sieg miał ich wszystkich ze swojego super ekstra wyrąbiastego działka niszczyć, skoro my również możemy z blastera ich pokonać. Zresztą wydaje mi się, że z blastera jakby trochę szybciej padają. Ale to taka moja luźna dygresja. Kurde, nie wiem czemu, ale bardzo lubię Pumping Station za wygląd przede wszystkim. Bardzo mi się wyglądowo podoba Pumping Station. Bardzo ładna lokacja. I lubię do niej bardzo wracać, szczerze. Niestety Dark Jacka tutaj nie będziemy mieli, ponieważ jestem głąbem.
bo zużyłem Darkjacka w bardzo debilny sposób. Serio, w bardzo debilny sposób. W ogóle trochę źle poszliśmy, dlatego że na dole są właśnie te specjalne metalheady, które warto byłoby pokonać, dlatego że mają skull gemy, nie? No dobra, czyli będziemy mieli 149. Tak jest, 149. Nice one. 40 minut na nagraniu, tam... Plus minus jeszcze będę musiał wyedytować, bo dostałem telefon od mojej najukochańszej kobiety, którą pozdrawiam w tej sesji. Tak więc pozdrawiam cię, Justyno moja. Mam nadzieję, że Let's Play z Jacka 2 będziesz oglądała, bo jest moim zdaniem ciekawy. Tak nieironicznie mówiąc, że uważam, że go w miarę ciekawy sposób prowadzę. I dobra, teraz dostajemy się za pomocą tych tutaj platform do góry. I teraz te platformy się nam aktywowały, bo jak pamiętacie, jak po raz pierwszy byliśmy w Pumping Station, to niestety te platformy były zablokowane. Teraz one są odpalone, ale są odpalone nie bez powodu, dlatego że ta znajoma Torna tam na nas czeka. Ta dobra znajoma Torna. Jakkolwiek to brzmi. I teraz atakujemy sobie, kurde, metalheadziki. We doing risking our lives to rescue some old crimson god hag anyway. She's probably got more facial hair than me. Who the hell are you two? I do love a woman in uniform. Wanna bark some orders at me? Woof woof. I'm your soldier on the front lines of love. Waiter, foxhole for two. Keep talking and I'll raise your voice a couple of octaves. Easy. Torn asked us to help you. I don't need help, but you might. We've got company. No ta kobieta uważa, że my nie potrzebujemy, znaczy, że ona nie potrzebuje pomocy, ale my natomiast potrzebujemy, bo myśli, że sobie nie damy rady z Crimson Guardami. Ona z początku chciała nas też zaatakować, bo myślała, że jesteśmy po stronie Crimson Guard. No ale troszeczkę się chyba zdziwiła. Możemy Darkjacka użyć i chyba to zrobimy, wiecie? How's that feel? Watching me take care of those metalheads was, pretty exciting, wasn't it, Sugar? Hey! Sweet Stripes! Give me them digits so I can look you up sometime! We'll party hard! Big city style! Tell Torn Baron Praxis is planning something big. I think it has to do with that symbol. What is it? It's the seal of the House of Mar, the founder of Haven City. We're being sent out on suicide missions to locate artifacts from the time of his rule. If curiosity's worth dying for, you can ask the blind old soothsayer in the bazaar named Onin. She might know something about all this. Here's my bazaar access security pass. Your name's Ashlyn, huh? We're even now. Wow! What a woman! Arrgh. Kobieta, którą właśnie przed chwilą uratowaliśmy, to jest... Ashley. No i Ashlyn dała nam żółty security pass, dzięki któremu możemy dostać się na rynek, do Onin. Ponieważ jak zauważyliście, tutaj bardzo ciekawej rzeczy dowiedzieliśmy się w tej cutscence. Mianowicie to, co tutaj jest, to jest symbol Mara. I on ma duży związek z Baronem Praxisem, dlatego że z tego, co tutaj się dowiedzieliśmy, Baron Praxis planuje zdradzić Metalheady. Ponieważ jak wiecie, Baron Praxis oraz Errol mają taki mini układ z Metalheadami i... W zasadzie to bardziej z przywódcą Metalheadów, ale do czego dążę? Dążę do tego, że Baron Praxis planuje zdradzić ich i całe to Dark Echo i wszystkie inne rzeczy zachować dla siebie. Co myślę, że przywódcy
przywódcy Metalheadom może to się bardzo nie spodobać. I jeżeli Baron Praxis wykona takie radykalne kroki, może to się skończyć wojną dla miasta. Tak więc ja bym na miejscu Barona Praxisa zamknął mordę i nie kompromitował się, bo może on spowodować, że całe miasto zginie przez jego głupotę i przez jego zawziętość. Bo tego inaczej nie można nazwać. To jest taka super zawziętość z jego strony. No ale czego ja się spodziewam po antagoniście, który myśli, że jest nie wiadomo kim, bo hehe, stworzył Dark Jacka. Bo tak, później w fabule będzie to nawet wyjaśnione, że Baron będzie się podniecał, że przecież to ja stworzyłem Dark Jacka. Więc masz być mi posłuszny, frajerze. Yeah. No dobra, no to teraz nowy obiekt pojawił się na mapie, więc nie będę edytował wam ścieżki, dlatego że trzeba pokazać tą ścieżkę. No kurde, halo, co wy sobie wyobrażacie, że co ja wam wytnę ścieżkę do tego Baru Onin? Baru Onin, ta. Już myślę o barze hip-hop, a tutaj chodzi mi bardzo o rynek. Więc nie, drogi nie wyedytuję, dlatego że to jest nowa lokacja i trzeba ją zwiedzić od A do Z. Więc ruszamy w tę stronę. Przejeżdżamy sobie obok cywili tutaj. Na razie żadnych Crimson Guardów nie widzę w pojazdach, więc to jest chyba dobrze. A nie, dobra, tu już jedzie jeden sobie na tym motocyklu. Znaczy to jest zoomer, ale trochę to wygląda jak taki motocykl, I guess. Szczerze powiedziawszy, ten zoomer Crimson Guardów jest OP. Bo miałem możliwość sobie wczoraj, jak dochodziłem do tego oto miejsca, w którym teraz jestem, w sensie zanim zacząłem tę sesję, to sobie pozwoliłem ukraść motocykla, raczej zoomer Crimson Guardów i o mój Boże, jakie to jest epickie. A i odnośnie misji tej, gdzie broniliśmy... Czasami nie lubię tego, że tak powiem, że ja spamuję tym R2 w lewo, znaczy w górę i w dół, w górę i w dół, tak szczerze. Bo to właśnie powoduje tego typu te gesy. Trzeba ich zgubić teraz, fuck. Ale do rzeczy. Tutaj mamy właśnie tą żółtą strefę, która się nam odblokowała, czyli nasz bazar. I do Onin będziemy musieli na piechotę się dostać. Dosłownie tutaj na piechotę, a nie, tutaj nie. Bo tutaj mamy ślepą uliczkę. W każdym razie, co chciałem powiedzieć? Co ja chciałem w ogóle powiedzieć? A, odnośnie misji tej, gdzie broniliśmy Ashley przed Metalheadami. Przyznam szczerze, że to była misja, która może dwa razy powtórzyłem, jak byłem dzieckiem. Bo nie ogarniałem jakby tych Metalheadów. Dobra, udało nam się ich zgubić. Super. Co z tego, że tutaj jest kolejny Crimson Guard, który mógłby mnie teraz normalnie zaatakować. Bo przecież oni wiedzą, jak Jack wygląda i to trochę mnie zastanawia, dlaczego tak jest. Ale spoko, okej. Jakby nie kwestionuję, no najwyżej oni tylko udowadniają, że są ćwierć mózgami, jeżeli takie coś odwalają. Tak więc tutaj z zoomerem ani innym pojazdem się nie dostaniemy, musimy tutaj na piechotę przejść. Tak więc nie zdziwcie się, jeżeli się okaże, że będziecie próbowali się tutaj dostać i nagle, nie wiem, będzie jakaś niewidzialna ściana.